Hej, jak jesteś nowy, to śmiało zasubskrybuj kanał. Pomoże mi się to rozwinąć. Dzięki bardzo. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Mnie to nie dotyczy. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Lepiej się do tego szczęść. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne z poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. To się już więcej nie powtórzy. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. W dzisiejszych czasach... Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Siłaneczko, moi drodzy, z tej strony Wodzu. Kolejny odcinek z Gothic Arenki. Sytuacja wygląda tak, że rozkminiłem, że z tym snafem można pogadać na temat tego Neka, czyli już jakby, powiedzmy, troszkę ruszyliśmy to zadanie, może coś tam ugryźliśmy. Tutaj rozmawiałem z takim gościem, który nazywa się Guy, właśnie z nim. On mi dał tą chatkę. Powiedział mi, w sensie powiedział mi, że zwolniła się chata i że mogę sobie po prostu z niej korzystać. I gdzieś tu jest Fletcher, którego też widziałem i z którym też chciałbym pogadać. Gdzieś tu się kręcił ten Fletcher. Chyba, że cholera. A, na arenę. To jest arena chyba. Dobra. Chyba, że ten Fletcher gdzieś uciekł. Może to jest ten Fletcher? Kurczę, gdzieś był. Nie, to jest zwykły strażnik. Dobra. Tak czy siak, moi drodzy. Sytuacja wygląda tak, że... Którędyś musimy wyjść. Tylko nie pamiętam, którędy. Gdzie on nam mówił, że możemy wyjść. Ale to spokojnie, zaraz to rozkminimy. I chodzi o to, żeby zdobyć te chrząszcze i piekielniki dla niego. Cały czas szukam też tego Fletchera, bo gdzieś go widziałem, ale mi niestety zniknął. Zniknął, no to tam gdzie go zostawiłem, to tam go nie ma niestety. Teraz spróbujemy tędy. Chociaż nie wiem, ja chyba tędy przyszedłem, prawda? Czy nie? Chyba tędy nie przyszedłem. Ale myślę, że możemy się przejść wokół obozu. Zobaczymy. A może tędy? No pewnie, że tędy. Pewnie. Tam z góry przyszedłem. No tak. Ale myślę, tak jak mówię, że możemy się przejść koło obozu. Zobaczymy. Kopacz. Potrawka z chrząszcza. To jest też kopacz. To jest skrzynia. Kubek. Drewniana łyżka. Dobra, ich na razie tutaj nie będziemy ruszać. Oj, dobra. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł, żebyśmy sobie chodzili tak po prostu. A zobaczymy, jakby mi poszło. A nie, bo tam są aż 3. Ale zawsze można zapisać i spróbować, prawda? Wodzu 3, na przykład wodzu 3 i będzie dobrze. Choć jeden. Halo? Co, nie atakują? Dawaj go! No, dawaj! Kurde, nie. No i teraz mnie gonią, no to świetnie. Przestały? Strasznie... Dziwne jest to sterowanie tej walki. Chociaż ja wiem, że ono jest... O! Bardzo dobrze.
Dobra. No w sumie tyle, jeśli chodzi o przechadzkę wokół, wokół starego obozu. Ja nie wiedziałem, że jestem na jednego strzała po prostu, że jestem cholernym jednostrzałowcem. Trochę lipa. Trochę lipa. Dobra, tu są też te dziobaki. A może spróbujemy z jednym, jeśli jest tylko jeden, to spróbujemy z nim wygrać. Ze ścierwojadem. O ty kurde, gnoju, jeden! Co on tak wali? Ale prawie wygrałem! Prawie wygrałem, naprawdę. Byłem bardzo blisko. Nie ma co tu godoć. Nie ma co tu godoć. I Jurzech prawie wygrał. Dobra. Innym razem, moi drodzy, innym razem będziemy sobie tutaj próbować swoich sił wokół obozu. Na razie myślę, poszukamy tej bramy przy zawalonej wieży, żeby zdobyć strażnik, żeby zdobyć te piekielniki i te chrząszcze dla tego snafa. Aha, dobra, bo tędy to jest dobra, tutaj. Tu jest wejście do tam do zamku, do Gomeza. My jeszcze tam wejścia nie mamy. To się już więcej nie od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Kopacz. To jest ten zły. A Fletchera ni widu, ni słychu. Dobra, znajdziemy sobie bramę na pewno. To jest pierwsza rzecz. To jest pierwsza rzecz. Trzeba też znaleźć jakieś chrząszcze. Tyś jest Fletcher? Nie, tyś nie jest Fletcher. No trudno. Ale spokojnie, na pewno z czasem gdzieś go tutaj Dusty. Gdzieś go tutaj złapiemy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Zawsze. Dobra. Tutaj sami kopacze też, to jest po prostu szakal. Z nim już chyba rozmawialiśmy. Musi być jednak ziarno prawdy. Tutaj możemy sobie zeskoczyć elegancko. Uważać na to, co Mordrak, cień. Lepiej się do tego nie mieszać. Ludzie zawsze. Może tędy? W tej historii. To się chyba nigdy nie zmieni. Dobra, są ścierwojady. O, jagody jakieś. Piekielniki? Dokładnie, zajebiście. Gorzki chleb. Gorzki chleb. Dawaj. Dawaj do tyłu trochę. Dobra, wzięliśmy piekielnika. Tutaj też piekielnik. Weźmiemy sobie wszystkie tutaj grzyby, co... które tutaj są, żeby na pewno nam nie zabrakło. I to jest też piekielnik. Zapiszemy sobie. No może spróbujemy swoich sił z kretoszczurami, co? Nie wszystkie na raz. O ty kurde, gnoju jeden! Dobra, nie mam szans, zginę jak nic, no ja pierniczę. Czemu taki słaby jestem, no? Niech to cholera. Dobra, pal 6 z tymi kretoszczurami. O, Serafis jakiś. Nie wiem co. Tutaj jakiś kozak chyba, co? Co to za skurwol? Ho, ho. Dobra, tam do niego nie idziemy jak na razie. Jak mnie najprostsze potwory jeszcze teraz pokonują, to nie ma co tutaj świrować. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Przecież tędy wychodziłem, barani ubie. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Dzięki. Myślałem, że nie będzie chciał mnie wpuścić. No ale jednak nie było tak źle. Zawsze to samo. Od razu wiedziałem, że... I mówił ten snaf. Czekajcie. On mówił, że koło tego zamku są opuszczone chaty i może znajdę na pewno tam jakieś chrząszcze, tak? Myślę, że
To będzie dobra opcja. No i spotkałem Wrzoda, moi drodzy. Wiem, że on jest wkurzający i najlepiej mu tak powiedzieć. Jesteśmy w humorze, co? Powiedz, dokąd idziemy. No dobra, no będzie za nami szedł. Będzie za nami szedł. Szczerze, ja nie mam pojęcia, co z tym chłopem zrobić. No dobra, niech sobie idzie, co? Niech sobie idzie. A my szukamy opuszczonych chat przy zamkowych murach, żeby znaleźć jakiś chrząszcz. O, a jakbym go poprosił, żeby wziął jakiś chrząszcz, ogarnął, to byłaby dobra opcja, może. Kurczę, nie zwracaj na mnie uwagi, chłopie, dajże spokój, biegaj se za mną, ale nie, tędy nie przejdę, dobra. Nikim nie można polegać, od co? Może? O! Są chrząszcze. Tylko jak je teraz zabić, co? Jak je teraz zabić? To jest dobre, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. No i moi drodzy, tak. Mam już te trzy chrząszcze wreszcie. Rozmawiałem też z Rączką, który polecił mi spotkać się z Kawalornem. To jest podobno jakiś gość... Przepraszam. To jest podobno jakiś gość, który stacjonuje poza obozem. Rozmawiałem też z Fletcherem. Fletcher prosił mnie, żebym mu donosił wszystko, co wiem o Neku, a tymczasem my idziemy ze Snafem porozmawiać. Przepraszam. Dobra, Snaf. Hop, kolego. Kolego. Nie chcę rozmawiać ze Scottłem, tylko ze Snafem. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Aha, czyli tyle, tak? Tutaj jest kopacz. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa. Proszę, weź te trzy porcje. No dobra, okej. Myślę, że tyle wystarczy. Czyli co? Czyli tak naprawdę... Jak na razie... Zakończone misje, ten przepis, tak? Receptura Bractwa Dexter, Cień Stargowiska, kazał mi odwiedzić Guru Kaloma, a w obozie sekty, dobra, zaginiony strażnik z Snaf wysłał Neka w poszukiwaniu, może kopacze mieszkający w pobliżu areny wiedzą, gdzie się podział Nek. A, w pobliżu areny kopacze, dobra. Tylko teraz pytanie, gdzie była arena? Bo ja tu się jeszcze gubię. W ogóle, może ktoś będzie zaraz wiedział. Gra się lubi często wysypywać. Niestety nie mam pojęcia dlaczego. Po prostu jak alt-tabem włączam grę i alt-tabem przełączam się na action, żeby zaznaczyć... Miło cię widzieć. No i jak tam Lepiej się do tego nie mieszać. Nie będę cię... Zawiodłem się na tobie. Taki z ciebie przyjaciel? Dobrze, jak... Bez obawy, jakoś sobie... To się dopie... To nie mój problem. Do zobaczenia. Trzymaj się. Czekaj! Lepiej się w nic nie pakować. Alt-tabem przełączam na action i zaznaczam, żeby nagrywało Gotika. No to wtedy gra mi się wysypuje i przez to wysypywanie się w ogóle tą misję z tymi przeklętymi chrząszczami robiłem ze 3 razy. Nie powinieneś wierzyć. No. Może ktoś wie dlaczego, może ktoś będzie znał jakąś receptę na naprawienie tego problemu. To będę wdzięczny bardzo. Dobra, i gdzieś tutaj chyba jest arena, tak? Tak mi się wydaje, że gdzieś tutaj jest arena. Czy źle idę? Szakal. Chyba źle poszedłem. Może tam jest trochę dalej. Zaraz ją na pewno znajdziemy, także spokojnie. Jeszcze z tymi kopaczami wokół areny bym pogadał. Zobaczył, co tutaj... Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Co się dzieje? A, często zapisywać grę. V6. Bang. Często zapisywać grę, żeby później właśnie się nie... W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie zawieść. Tutaj są tylko kopacze. Niektórzy... Wow. Przez chwilę myślałem, że mi zginie mój ludzik. Bezimienny.
Ale nie, no nie wiem, kurczę, ja chyba zgubiłem tą arenę. No i to jest najgorsze, jak człowiek jeszcze się tak... A dobra, to jest to tutaj. To jest ta arena. Więc my musimy tutaj wejść na górę. Tutaj jest ten skati, który... Kurczę, czyli przegapiłem. Trzeba było tu na prawo pójść, a poszliśmy prosto. No dobra, trudno. Kopacze wokół areny, tak? Dobra. W poszukiwaniu Neka. Sekunda. Pogadajmy lepiej. Dobra. Jest Fletcher, okej. Nie powinieneś. Jest Fletcher. Tutaj muszę sobie kabel od słuchawek poprawić, dobra. Jest okej. Panowie kopacze. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Co się dzieje? Sam się dowiesz w swoim czasie. Miej oczy szeroko otwarte. Od kilku dni nie wyspałem się porządnie. Aha, czyli to jest tylko tyle, tak? No dobra. No to może pogadamy z następnym, zobaczymy co on nam powie. Jak wygląda życie, chciałem się czegoś dowodzić, co tu rządzi. Jak wyglądasz, jeśli przysłali cię magnaci, powiedz im, że nie szukam kłopotów. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Wystarcza mi to, co nam da. Nikt mnie nie przysyła, dopiero co tu przybyłem. Żółtodziób, tak? Nowi zawsze pakują się w jakieś paskudne kłopoty. Czyli on nie chce mieć niczego wspólnego z nami, tak? No dobra. To nie będziemy go męczyć. Wrzut, tak? Jasne. Ale zauważyłem jedną rzecz. Że jak się uderzy wrzoda, to on wtedy ucieka. To jest cień, to jest ten Guy. Może ten Guy będzie coś wiedział? Może byśmy jeszcze z nim pogadali? No, kolego. Inni nie powinni wiedzieć. Lepiej się nic nie pakować. Którą chatę to ja już wiem. No dobra, popytajmy o te zalety. Obozu. Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. Zapewne masz rację. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata. Chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Lepiej się do tego nie mieszać. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Chyba dość. To nieźle, co? W starym obozie. A co jest z nowym obozem? Jakie są? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedyni ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody. Ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. Będę dalej słuchał tej paplaniny. A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Kogo kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Lepiej się do tego nie mieszać. No dobra, czyli coś tam wiemy. Dobra. Dobra, nie będę go może bił przy świadkach, bo jeszcze ktoś będzie miał do mnie problem. Tu jeszcze spróbujemy z tymi kopaczami porozmawiać. Kto tu? Gomez. Nie, lepiej trzymać się od nich z daleka. Dobra, co powinien tutaj obejrzeć? Co warto? Cóż, jeśli lubisz hazard, powinieneś zajrzeć wieczorem na arenę. Jeśli sprzedają tam prawie wszystko. Jeśli potrzebujesz mapy, porozmawiaj z Grahamem.
Jego chata leży niemal dokładnie naprzeciw zamkowej bramy. Dobra. To chyba więcej tutaj nic ciekawego się od niego nie dowiemy i widzę, że to wszyscy oni tak raczej... Jak leci? Spędziłem ostatnie 2 tygodnie pracując w kopalni. Teraz chcę wreszcie odpocząć, więc... Jest tu coś ciekawszego do oglądania niż te chaty? Cóż, wieczorem można zajrzeć na arenę, popatrzeć jak strażnicy gruchoczą sobie kości. Piękny widok, wart każdej ceny. No dobra, na razie to koniec. Porozmawiam jeszcze z tym. Powinienem tutaj, kto tu rządzi, co mam zrobić, żeby do was dołączyć. A może jednego jeszcze, żadnego kopacza nie pytałem. Jestem zwykłym kopaczem. Moje zdanie się nie liczy. Powinieneś porozmawiać ze strażnikami albo z cieniami. Aha, czyli to tyle, tak? Znowu ten wrzut, daj chłopie spokój. Wkurzający jest, naprawdę. Huno, tak? Może Huno będzie coś wiedział. Panie Huno. Panie Hugo. Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do napinaki, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. Dobra, na razie możemy później spróbować, jako kowal sił. To jest też Kurde, ten jest wkurzający strasznie normalnie, ten wrzut. No naprawdę, bez jaj. Ja bym się jeszcze przeszedł do tego Grahama. Wyjdzie nam, kurczę, długi odcinek. Ale nie gin, tylko dobra. Przeszedłbym się jeszcze do tego Grahama, bo jestem bardzo ciekaw, co on nam powie. I on gdzieś tutaj zaraz powinien być, prawda? To jest ten Mordrak tutaj. Czekaj. A ile mam w ogóle bryłek rudy? Nie, to nie dotyczy. A, bo tutaj, dobra. Ruda. Ile mam rudy? 100. Przydałoby się zdobyć jakoś rudę. To nie mój problem. I zapiszemy sobie grę. I teraz tak, to jest ten Fisk. Zapewne masz rację. Może będziemy mogli... Pokaż mi swoje towary. Coś mu sprzedać, tak? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Kubek, wartość 4. Kubki 2. To jest pochodnia. Nie masz rację. To jest moneta. Pochodnia. Wytrych. Pochodnie też bym mu sprzedał. Niektórzy nigdy się to nie jest mówią. Piwko. Ale nie chciałbym. Mięsko, jagody. I to jest ta ryżówka. Ale na razie tego nie będziemy sprzedawać. Stary miecz, zardzewiały miecz, kilof, pałka. Pałkę możemy sprzedać. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. W tej historii. Ten stary miecz. Zawsze to samo. No i co teraz? Enter? Tak? Zawsze to samo. Przyjmij. I teraz chyba mogę kupić już ten miecz, tak? Mam tu coś w saku. Kosztuje jedyne. Dobrze. Obawiam się, że masz za mało rudy. Się nie nauczą. A czemu niby mam za mało rudy, skoro ja mu to... Pokaż mi swoje to. Sprzedałem, tak? Czy mu nie sprzedałem? Czemu? Co, o co tu chodzi? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Od razu wiedziałem. No taka pochodnia, wartość 2, tak? Od razu wiedziałem. Enter. Musisz uważać na to, co... No i co ja dostałem tak naprawdę od niego? Jak nie rudę? Nie wiem, dobra, pal 6 teraz. No będę to musiał rozkminić. Ale dosyć dziwna rzecz, nie rozumiem. No ale dobra, to spokojnie, rozkminimy to, nie ma stresu. Luz frus. Teraz lecimy do bramy. To już tutaj zaraz będzie. Gdzieś ta chata Grahama, kartografa naszego, ma być gdzieś tutaj. W tej historii musi być jednak. Czy to jest ten Graham? Graham, ja. Cześć, jestem tu nowy. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzę. Lepiej się do tego. Przysyła mnie. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie, ty. Tam się nie mieszka. Czekaj!
Lepiej się w nic nie pakować. To nie było. Wrócę później. Tak długo jak mnie. Tradycyjnie. Może na tym V4 teraz. I spróbujemy. Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. Musisz uważać na to, co mówisz. Myślałem, że... Dobra, zapłacimy mu za to. Dobrze, zapłacę. Oto ruda. Świetnie. To prawdziwa okazja, możesz mi wierzyć. A ogólnie ma jeszcze jakieś mapy? Jasne. Co cię interesuje? Im więcej widać na mapie, tym jest droższa. Mapa kolonii. Za 50. Szkic. Mapa plan starego obozu. Tu jest chleb. Aha, woda. Dobra, takie bierdoły po prostu. No dobra, to na razie koniec. Mam nadzieję, że dobrze zrobiliśmy. Że kupiliśmy tą mapę. Tylko zachowaj to dla siebie. A, to tak wygląda to, tak? Czyli tak jakby... To był stary obóz, tak mi się wydaje, tutaj na w prawym dolnym rogu, tak? Wychodzimy bramą. To się chyba nigdy nie skończy. Jeśli myślisz, że... Wychodzimy bramą, przechodzimy przez tą rzeczkę, tak jakbyśmy... No, tak jak żeśmy... I po tej rzeczce, po tym moście, jakbyśmy skręcili w prawo, to pójdziemy tam, gdzie zaczynaliśmy grę, a my pójdziemy w lewo przez lasek i tam będzie ta kopalnia, dokładnie, dobra, czyli wszystko jasne. Czyli wszystko jasne, to nie będziemy musieli się tym trudzić. Zapiszmy sobie tą grę na przykład na tym starym obozie. I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Zobaczyska w następnym. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji. Będę za to ogromnie wdzięczny. Yo!